Wakacje, które skończyły się, jesteście szczęściarzami. Mogliście odpoczywać w tych pięknych, urodliwych miejscach. Na niektórych turnusach byłem ja, więc widziałem te twarze uśmiechnięte od ucha do ucha, zwłaszcza jak była pogoda. Może jak nie było pogody na Mazurach, to musieliście sobie jakoś tam radzić, ale wiem, że sobie poradziliście i daliście radę dzięki kierownikowi, wychowawcom, dzięki księdzu Dariuszowi także, który z wami był. Więc zobaczcie, jesteście szczęściarzami, że mogliście odpoczywać w tych pięknych miejscach naszego kraju. I naprawdę jest za co panu Bogu dziękować, za te wszystkie przygody, które was spotkały na kolanach, za tych wszystkich ludzi, którzy tam byli. Bo tworzyliście przez ten czas kolonii jedną wielką rodzinę, przez te 14 dni. Ja mam nadzieję, że te znajomości wasze, bo niektórzy z was się nie znali tak, jak znacie się na co dzień, nie wiem, ze szkoły, z parafii, że te znajomości wasze pozostaną na lata. Bo na koloniach oprócz tego, że jest fajny program, że są fajni wychowawcy, jest fajny kierownik, bądź pani kierowniczka, to najważniejsze jest to, że są fajni uczestnicy, czyli fajne dzieci, fajna młodzież, która tworzy przez te 14 dni rodzinę. A w rodzinie jest tak, że są różne relacje. Dzieci do rodziców, rodziców do dzieci. I tak samo jest, i te relacje nie jest tak, że nie wiem, tata wychodzi do pracy albo mama, to już relacje tej, która jego utrzyma, nie ma. Te relacje cały czas, co robią? Trwają, bo cały czas kochasz mamę, prawda? Tak? A ty cały czas kochasz tata? Ziemek, tak? Cały czas kochasz tata, prawda? Więc te relacje cały czas trwają. I mam nadzieję, że tak samo w waszych relacjach kolonijnych, które tam zostały zawarte, w tych różnych pięknych miejscach naszego kraju, że one jak w rodzinie nie ustały z dniem końca turnusu, ale że one cały czas trwają. Wasze przyjaźnie, wasze znajomości, że pamiętacie o sobie, pamiętacie o waszych wychowawcach, o waszych kierownikach, wolontariuszach, że to nie jest tak, że wzięliście z tych kolonii jak najwięcej dla siebie, a od siebie nic nie dajecie. I dlatego jest to dzisiejsze spotkanie nasze, które zawsze co roku organizujemy w tą pierwszą, drugą sobotę września.